Witam, ja jestem Harem, a to jest bardzo wzruszająca chwila dla każdego nerda. To jest ten moment, kiedy musisz rozstać się swoją kochaną pandarenką, krwawym elfem i tak dalej, gdyż kończy się abonament. Ja właśnie chciałem zobaczyć, zostało mi tak 9 minut gry i siedzę właśnie w moim garnizonie. Tak, w moim garnizonku. Zostało mi 9 minut gry i chciałem podzielić tą emocją, tym momentem, kiedy w końcu dochodzi do momentu, kiedy chlip abonament się kończy, trzeba skończyć grać. Trzeba zakończyć zabawę w tej niesamowitym świecie. Pełnym pułapek dla uczciwie pracujących ludzi. Nic z tym nie zrobię, więc ja sobie wejdę do kopalni i tak dalej. Pytacie się pewno, drogi Krzysiu, miałeś nagrywać. Co ty robisz do ciężkiej cholery ze swoim życiem, że nie nagrywasz? Otóż przyznam, że jak nagrywałem do siebie regularnie, to było całkiem, wszystko było całkiem proste. Montowałem, robiłem, a w końcu mnie się gry mi się troszkę skończyły, gdyż akurat nie grałem. Tylko zajmowałem się kwestiami tego wywiadu, którego realizowałem dla serwisu prokuratura.pl. Takiego małego muzycznego serwisu, w sumie bardzo ciekawego. Polecam zobaczyć. I całą głowę miałem zajętą tym artystycznym, filmowym światem. Nie za bardzo miałem ochoty jakby zajmować się YouTube'em. I teraz, kiedy wszystko się spokoiło, projektów żadnych nie ma, nie ma co realizować, nie ma co kręcić, to teraz siedzę i tak grałem tylko w WoWa praktycznie przez miesiąc. A czuję, że nie jestem jakoś super kompetentny, żeby robić jakieś konkretne filmy z tej gry. Na przykład nie wiem, jak Moritz, tutaj będzie link do jego kanału, który to robi o wiele lepiej ode mnie, o wiele ciekawiej i tą grę zna na wylot. A tylko najwyżej mogę sobie z nim nagrywać jakieś głupoty w tej grze i tylko tyle. I za bardzo mam pomysł jakby, z czego by tutaj pospamować na YouTubku. Gdzie znaleźć tą okazję, żeby mówić wam głupoty z moich przemyśleń i tego typu rzeczy, które są oczywiście bardzo interesujące. O, zostało jeszcze 4 minuty, zobaczcie, to z lewej jest w lewym dolnym rogu, zostało 4 minuty gry. Jestem ciekaw, czy to nagrywa OBS, czy niczego nie spierdaczyłem. Czekaj, ja mam kawę. Tak. Mam kill off. Mam. No, zajebiście. Ta kawka daje to, że trochę szybciej poruszam się w mojej kopalni. Tak, to jest moja kopalnia. Jestem tu Rockefellerem. Golda i wszelkich surowców. A kill off daje, że szybciej wydobywam. Co ciekawe, byłem też zaskoczony, że mogę wydobywać minerały, mimo że nie mam umiejętności wydobywania tego typu rzeczy. Mam dokładnie herbalizm i alchemię. Ale mimo wszystko gra to przemyślała, żeby nie psuć zabawy graczom, którzy akurat w tą umiejętność nie poszli. I w sumie przyznam, że troszkę mi to wybiło z rytmu. Ale jestem zadowolony. A przepraszam, że muszę przesterować. Nagrywam to trochę na szybko, więc postaram się mówić troszkę spokojniej. Ale. Nie będzie tak źle. Stał 3 minuty. 3 minuty do końca. 3 minuty do zagłady. Może uda mi się wydobyć wszystkie. Patrzcie, to jest ciekawe. Wiele osób potrafi oglądać 40-minutowe filmy, jak jakiś otyły pan biega po kopalni i zbiera żelazo, kamień i dirta, a tu widzicie dokładnie coś podobnego, tylko że biegam po mojej kopalni w World of Warcraft i zbieram kamyczki. Widzicie? Nie wybijam się jakoś specjalnie. Zostały 3 minuty. Niecałe 3 minuty. Emocje rosną. Właśnie nie dałem nasłuchu na siebie. Oj, sorry. O, teraz się słyszę. Zajebiście. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę się szybko, może zdążę jeszcze skoczyć do mojego portu. Otóż co ciekawe, gdy ulepszacie, z tego co pamiętam, garnizon główny na poziom 3, że to się staje taki my own castle, to wtedy macie możliwość zrobienia własnego portu, który też możecie wysyłać na questy. W ogóle to jest niesamowite, że Blizzard zrobił, jest wiele tego typu Farmville, gry przeglądarkowe,
które po prostu można wysyłać swoich kompanionów, powiedzmy jak w Assassin's Creed Brotherhood, na misje, rozwijać ich, dawać im expa, rozwijać ich wyposażenie. Tutaj możemy zbierać, jak Farmville, to było, 2 minuty zostały, możemy zbierać minerały, możemy zbierać roślinki, robić coś z nich, dawać ludziom zadania, dawać im pracę, dedykowane budynki, myślę, Blizzard, Chryste Panie, jak mogli się zrobić najbardziej uzależniające dla nerdów tryby rozgrywki w grze, która sama w sobie jest, ma masę rzeczy, które uzależniają. To się po prostu w głowie nie mieści. Blizzard, co ty robisz z uczciwie niepracującymi ludźmi? To jest krzywdzące. Oh yeah. Mój niszczyciel się komuś zrobił krzywdę. Została jeszcze minuta, kochani. Kolejne zwycięstwo. O. I się bałem, że ktoś rozdupce. A wszystko w zasadzie jest okej. Okay. Co my tu mamy? 30% szans. Co my potrzebujemy? Nie! To jest ten moment, to jest ten ból. Gdyby niczym najbardziej seksowna kochanka porzuciła was na zawsze. Dum, tu, tu, dum. Tak. I tyle było z zabawy. No. Koniec. I co człowiek może robić swoim życiem, jak abonament się skończył? Cóż, czujcie się docenieni, że mogliście przejść razem ze mną z ten bolesny smutek, ale... No cóż, wracamy do spawnowania postaci na 20 levelu. To był cudowny miesiąc w świecie World of Warcraft. Znowu te oczojebne mapy na wanilii. No trudno. X-Beat trzeba. Tu życzę wam miłej zabawy i miłego wieczoru. Całuski. A ja muszę dać okej, pogodzić się z tą stratą. No trudno. Stryk.